Witam Państwa serdecznie, Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych. W dzisiejszym nagraniu temat, który widzimy na ekranie. Handel świeca po świecy z platformy Symulator. Plan transakcyjny numer 1. Podejście do wsparcia, otwarcie pozycji, stop loss i target. Kolejny plan to grabienie płynności. Plan transakcyjny numer 2. Zagranie na Nasdaq. Coś prostego na początek. Swing na kluczowym poziomie. Na wyższym poziomie zaawansowania najlepsze setupy price action. Miejsce do kupna po złamanej strukturze. Analiza w dwóch ramach czasowych w celu obniżenia stop loss. Kupowanie nowych dołków w trendzie wzrostowym. 22 kwietnia Dow Jones. Zauważamy, że rynek wybija strukturę w górę. To nam mówi, że nie interesuje nas krótka pozycja. Szukamy okazji do otwarcia pozycji długiej na korekcie. Kolejny element. Sprawdzamy, czy jesteśmy powyżej czy poniżej średniej z 200 sesji. Jeśli powyżej, to tylko długa. Po wybiciu maksimum chcemy kupić na pierwszej korekcie. Wyznaczamy potencjalną strefę kupna, tak zwaną strefę popytu. Etap kolejny to otwarcie pozycji. Po dotknięciu strefy popytu kup zieloną ze stop loss na czerwonej. Celujemy w target 2 do 1 RR. 6 maja złoto. Struktura wybita dołem. Wyznaczamy miejsce do sprzedaży. Sprzedaj zieloną ze stop loss na czerwonej. Zaliczyliśmy stratę. Dow Jones. Wybicie struktury dołem. Wyznaczamy strefę podaży. Sprzedaj zieloną ze stop loss na czerwonej. Target jest elementem uznaniowym. Zysk do ryzyka w przedziale od 1 do 3. W tym podejściu handlujemy na swing na kluczowym poziomie. Strategia nosi nazwę coś prostego na początek. Nie handlujemy pierwszego sygnału sprzedaży. Na ten sygnał większość otwiera pozycje krótkie ze stop lossem na ostatnim maksimum. Czekamy na drugie zejście. Na zamknięciu tej świecy sprzedaj zieloną ze stop loss na czerwonej. Mechaniczny target może być na zysku do ryzyka 2 do 1 lub 3 do 1. Natomiast jeżeli będziemy potrafili określić target logiczny, to możemy znaleźć zagranie na zysku do ryzyka 5 do 1. Ósmy kwietnia. Mamy kluczowy poziom. Nie robimy nic, bo tu każdy sprzedaje ze stop lossem na ostatnim maksimum. Stop lossy krótkiego wybite. Sprzedaj zieloną ze stop lossy na czerwonej. Price action to inna specjalizacja. Najtrudniejsze, ale to price action jest królem. Kup zieloną ze stop loss na czerwonej. Wyznaczamy kluczowy poziom. Nie robimy nic. Ustawia nam się swing. Sprzedaj zieloną ze stop loss na czerwonej. Możemy to podejście skalpować nawet na wykresie jednominutowym. Wyznaczamy kluczowy poziom i nie robimy nic. Rynek reaguje na ten poziom i każdy chętnie otworzy pozycję krótką. I w tym momencie sprzedaj zieloną ze stop loss na czerwonej. Wykres jednominutowy. Podobną strukturę zobaczymy na wykresie pięciominutowym.
Co widzimy na tym wykresie? Widzimy opór. W tym podejściu handlujemy jedynie na zwrot. Nie handlujemy w kierunku wybicia. Teraz kupuje długi i marzy o wielkich wzrostach. Nie robimy nic. W momencie, kiedy rynek schodzi poniżej wsparcia, długi zaczyna się bać, ale na tym podbiciu ma jeszcze nadzieję. Na razie nie robimy nic. W tym momencie, po tej świecy, długi zaczyna się bać. Sprzedaj zieloną ze stop loss na czerwonej. Handlujemy krótką przeciwko długiemu, który został złapany w pułapkę. Ta sama sesja. Mamy kluczowy poziom. Mamy na niego reakcję. Wybicie linii trendu, średniej, zauważenie impulsu. Nie robimy nic. Mamy zgaszenie tego impulsu. Jest sygnał kupna na swing. Kup zieloną ze stop loss na czerwonej. I zaliczamy stratę. Nie wszystkie transakcje będą udane. Bitcoin, price action działa wszędzie. Price action to king. Równowaga to za mało. Ma współgrać z kluczowymi poziomami. Także na WIG. Na spółce RBW na wykresie miesięcznym podejście jest uniwersalne. Na każdym rynku i w każdej ramie czasowej. Do tego kluczowy poziom. Sama równowaga to za mało zagranie na spółce ING. Struktura na Rainbow w ramie miesięcznej nie różni się od tej na S&P 500 w ramie na przykład jednominutowej. Price action. Łączenie w konkretne setupy zniesień, równowag i kluczowych poziomów. Czy gwarantujesz? Nie. Komentarz jednego z uczestników. Od 5 miesięcy nie miałem stratnego dnia, stosując proste strategie. Z drugiej strony, nic dziwnego, że od 5 miesięcy bez strat, skoro tylko długie były grane. Analiza i to, co obejrzeliśmy przed chwilą, to jedynie połowa równania. Same setupy, oczywiście, że są proste i łatwe. Trzeba to wszystko zgrać w całość. Im więcej strategii poznamy, to tym więcej zarobimy pieniędzy? Nie. Wystarczy się wyspecjalizować w jednej strategii. Część pierwsza. Poznawanie zasad. Część druga. Trening na symulacji. Część trzecia. Upraszczanie podejścia. 11 modułów, 57 lekcji wideo, także konsultacje mailowe i telefoniczne. Szczegółowy opis kursu na stronie. Dziękuję Państwu za uwagę i pozdrawiam bardzo serdecznie.